Drodzy Państwo, drodzy czytelnicy, wydawnictwo Arbitror specjalizuje się w literaturze faktu. Opisujemy fakty, opisujemy zdarzenia. Literatura faktu ma to do siebie, że opisuje zdarzenia bieżące, które dotyczą nas tu i teraz, ludzi, którzy albo kierują naszym krajem, albo aspirują do tego kierowania. I takich książek no, zapewne niektóre Państwo znacie. O takim panu, o panu Macierewiczu, o panu Morawieckim, o panu Dudzie. Takie książki są teraz określane jako literatura faktu, ale przy pewnych okolicznościach, które muszą być spełnione, mogą być przeniesione do innej kategorii literatury, która także opiera się na faktach, do literatury historycznej. I powiem Państwu tak, nie mielibyśmy nic przeciwko temu, żeby te nasze książki przestały być w kategorii literatura faktu, a zaczęły być w kategorii literatura historyczna. Trochę już tak się dzieje. W styczniu 2018 roku ten pan przestał być ministrem obrony narodowej. Na dzisiaj możemy odłożyć go w kategorię literatura historyczna oparta na faktach. A dalej, no, w najbliższą niedzielę mamy taką sprawę do zagłosowania. Możemy tego pana i tę książkę przenieść z kategorii literatura faktu do literatury historycznej. To tylko od nas zależy. A powiem więcej, jeśli ta książka trafi z półki literatura faktu do literatury historycznej, to zaraz potem, niedługo potem, ta książka może także zmienić kategorię na literaturę historyczną. To tylko od nas zależy, czy ci panowie, których niebezpieczne związki opisujemy w książkach wydawnictwa Arbitror i których działalność szkodzi Polsce, co także opisujemy, przestaną być przedmiotem literatury faktu, a zaczną być przedmiotem literatury historycznej. A także pamiętajcie, 12 lipca mamy sprawę do zagłosowania, także sprawę kategorii książek Arbitrora. Jeśli Państwo chcecie, żeby to była literatura historyczna, wiecie jak głosować.